też co jakiś czas musimy sobie wyczyścić pod płytką, to odkręcamy. Tutaj mamy fajnie, bo jest tylko jedna śrubka. Odkręcamy sobie tą śrubeczkę, wyciągamy płytkę. Tu będą się nam zbierać takie małe niteczki, to sobie je wyciągamy. Można też sobie zrobić tak, że wydmuchujemy sobie jakimś takim sprzętem albo taką dmuchaweczką, albo normalny kompresor i normalnie to wydmuchujemy. I można też to zrobić tak, że w momencie, kiedy dmuchamy, nadusić obcinanie, noże nam się otworzą i sobie elegancko wyczyścimy. Tutaj sobie powinniśmy trzymać czysto. Druga rzecz, jeżeli chodzi o... No to też, jak pani chociaż zrobi to 2 razy w miesiącu, to myślę, że nie będzie źle, chyba że mamy jakąś produkcję na przykład na papierze i on dużo pyli. To też trzeba obserwować, co się będzie działo. Druga jeszcze ważna rzecz, czyli tak, przedmuchujemy to miejsce i przedmuchujemy silnik, czyli jak by było takie duże pylenie, to tutaj też od tyłu mamy taki filtr i też tu będziemy ściągać, tu będzie się nam zbierać taki kurz z tego, też kompresorem możemy przedmuchać. Można też sobie delikatnie przedmuchać tutaj nici, jak robimy porządki, teraz nie będę, bo się wplątają wtedy, ale tutaj zawsze jak mamy czysto, to jest lepsza praca.